Stary Sącz. Gród świętej Kingi leżący u podnóża Beskidu Sądeckiego na południowym skraju Kotliny Sądeckiej, u zbiegu dwóch wielkich górskich rzek, Dunajca i Popradu. Wspaniała okolica poprzecinana wartkimi potokami, obdarowana przez naturę bogactwem fauny i flory. Urocze zakątki, zadbane miejscowości, niepowtarzalne widoki na pasma Jaworzyny Krynickiej i Radziejowej, przez które wiodą szlaki pieszych wędrówek górskich. Piękno tych miejsc wspominał w 1999 roku papież Jan Paweł II podczas pamiętnej mszy na starosądeckich błoniach. Dzieje Starego Sącza rozpoczynają się przed 750 laty. Wówczas, w 1257 roku, książę krakowsko-sandomierski Bolesław, zwany Wstydliwym, podarował ziemię sądecką swej małżonce Kindze, księżniczce węgierskiej, córce króla Beli IV, znanej także pod imieniem Kunegunda. Tu, przy handlowym trakcie wiodącym doliną Popradu na Węgry, lokowała ona miasto, a w nim dwa klasztory oparte na regule świętej Klary – męski i żeński. Czas rządów książęcej pary był dla całej Małopolski pod wieloma względami niezwykły, a historyczne fakty o nim świadczące przeplatają się z pięknymi legendami. Odnowiony dawny sojusz rodu Piastów z Arpadami wzmocnił pozycję księstwa w państwowości polskiej rozdrobnionej na dzielnice. Prawa miejskie otrzymały Kraków i Biecz. Z inicjatywy Kingi rozpoczął się proces kanonizacji biskupa Stanisława, poległego na krakowskiej skałce od miecza księcia Bolesława Śmiałego. Pustoszona przez najazdy tatarskie Małopolska podnosiła się po każdym z nich do życia dzięki wrażliwości i oddaniu Kingi dzieł budowania pomyślności jej nowej ojczyzny. Wszak olbrzymi jak na owe czasy posag, liczący 40 tysięcy grzywien, w znacznej części przeznaczyła na odnowę zniszczonych miast, kościołów i klasztorów. Z Kingą i ówczesnym rozwojem gospodarczym Małopolski wiąże się piękna, powszechnie znana legenda o zaręczynowym pierścieniu węgierskiej królewny wrzuconym do szybu kopalni soli w Marmarosz, stanowiącym jej wiano, a odkopanym w pokładzie soli pod Bochnią. O dziejach Starego Sącza nie sposób mówić bez tej wiekopomnej dla miasta postaci, patronki polskiej Litwy, diecezji tarnowskiej, opiekunki ubogich, patronki górników solnych, której majestat i szczególna piecza nad grodem zdaje się tu być po dziś dzień wyczuwalna. Największy i najsłynniejszy starosądecki skarb to XIII-wieczny klasztor sióstr Klarysek, założony przez słynącą z niezwykłej pobożności i wrażliwości społecznej księżnę Kingę. Ufundowała go w rok po śmierci męża, Bolesława Wstydliwego, i wstąpiła za furtę. Wiodąc ascetyczny żywot zakonny, z pokorą i uległością poddając się zakonnej regule, wspomagała radą i autorytetem kolejnego włodarza Małopolski, księcia Leszka Czarnego, i dbała o rozwój swej ukochanej ziemi sądeckiej. Do niezwykle surowego w kontemplacyjnej regule zakonnego życia klarysek wprowadziła m.in. wspólne modlitwy i głoszenie kazań w języku polskim. Lud miłował ją nie tylko jako władczynię, ale jako swą oddaną opiekunkę, u której zawsze mógł liczyć na miłosierdzie i materialne wsparcie. Ciężka choroba stanęła na drodze jej świątobliwego żywota. Zmarła 24 lipca 1292 roku, a pochowana została pod posadzką w kaplicy ufundowanego przez siebie klasztoru.
Do grobu Pani Ziemi Sądeckiej ciągnęły rzesze pielgrzymów, wypraszając liczne łaski i cuda. Doczesne szczątki księżnej, otoczone wielką czcią, rychło przeniesiono do relikwiarzy, a w roku 1690 papież Aleksander VIII ogłosił akt jej beatyfikacji. A kiedy na Dunajcu jest wysoka woda, to można w 5 godzin przepłynąć, 5-6 godzin, można przepłynąć od Nowego Targu do Nowego Sączu. Po kolejnych 3 wiekach kultu, 16 czerwca 1999 roku papież Jan Paweł II w mieście założonym przez Kingę na przyklasztornych błoniach w obecności ponad miliona wiernych i sióstr klarysek kontynuujących wielkie dzieło fundatorki klasztoru dokonał aktu kanonizacji księżnej. Klasztor klarysek zachował charakter budowli gotyckiej. O czasach, w których był fundowany, świadczy bryła kościoła Trójcy Przenajświętszej, konsekrowanego w 1332 roku oraz żebrowo-krzyżowe sklepienie, prezbiterium i kaplicy pod krzyżem. W 1601 roku biskup Bernard Maciejowski wydał polecenie wzniesienia klasztoru murowanego. Prace prowadzone przez krakowskiego budowniczego Jana di Simoni zakończono w 1604 roku. Z XVII wieku pochodzą niezwykłego piękna barokowe ołtarze, dzieła włoskiego artysty Baltazara Fontany. Obraz w głównym ołtarzu przedstawia Trójcę Przenajświętszą w otoczeniu świętych, pośród których jest święta Kinga, a XVII-wieczne malowidła na drzwiach do zakrystii sceny z życia fundatorki starosądeckiego klasztoru, m.in. podniesienie relikwii świętego Stanisława Szczepanowskiego i Kingę modlącą się o zwycięstwo swego męża Bolesława nad Jadźwingami. Ozdobą świątyni jest unikatowa, bogato rzeźbiona ambona pochodząca z 1671 roku z genealogią rodu Dawidowego, z którego wywodzi się Najświętsza Maria Panna i Jezus Chrystus. Szczególną starosądecką pamiątką i kolejnym śladem pozostawionym przez świętą Kingę jest zabytkowa lipa rosnąca na klasztornym dziedzińcu opodal furty klasztornej. Legenda mówi, że drzewo zasadzone zostało ręką fundatorki klasztoru. Cały obecny kompleks klasztorny z fortyfikacjami, murami i basztą obronną ukształtowany został ostatecznie w XVII wieku. Niezwykłą panoramę Wawelu Polski Południowej najpełniej podziwiać można ze starosądeckich błoni, na których trwa dla potomnych papieski ołtarz, opodal którego budowane jest właśnie starosądeckie centrum pielgrzymowania imienia Jana Pawła II. Fundowany przez świętą Kingę klasztor był od zarania swych dziejów miejscem nadzwyczajnym dla rozwoju polskiej kultury, o czym świadczą zapiski archiwalne, zachowane nuty i instrumenty, a muzyka tu obecna i tworzona u schyłku XIII wieku dorównuje osiągnięciom słynnej paryskiej szkoły Notre Dame. W klasztornej bibliotece w połowie XX wieku dokonano fascynujących odkryć i to na światową skalę. Zrekonstruowane ze strzępków pergaminów dwugłosowe motety łacińskie pochodzące z drugiej połowy XII i pierwszej połowy XIII wieku wywodzą się bez wątpienia z Magnus Liber Organi szkoły Notre Dame. Są częścią obszernego manuskryptu, będącego repliką kodeksów przechowywanych we Florencji i Wolfenbüttel, który do starosądeckiego klasztoru trafił z Francji, najprawdopodobniej już w drugiej połowie XII stulecia.
Odnaleziono tu także czterogłosowy konduktus Omnia Beneficia. W średniowiecznych rękopisach muzycznych nie natrafiono dotychczas na bodaj podobny zapis, dlatego muzykolodzy uważają, że to niezwykłe dzieło mogło powstać w starosądeckim klasztorze, a zatem jest najstarszym zabytkiem polskiej muzyki polifonicznej. Z tych niezwykłych odkryć wyrósł w 1975 roku Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej. Ta impreza o międzynarodowej renomie przyciąga corocznie do Grodu Kingi liczne rzesze wykonawców, muzykologów, znawców muzyki średniowiecza i odrodzenia oraz melomanów. Starosądecki rynek jest architektonicznym ewenementem. Mimo kilku pożarów, które w dawnych wiekach trawiły miasto, zachował układ charakterystyczny dla rynków grodów lokowanych na prawie magdeburskim. Pierwszy przywilej lokacyjny był kilkakrotnie potwierdzany, m.in. przez Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełę, Henryka Walezego i Stefana Batorego. Rynek jest bardzo dużym placem, kształtem zbliżonym do kwadratu, znamionującym, że założyciele miasta jego rozwoju upatrywali w handlu. Charakterystyczną nawierzchnię z donajcowych otoczaków, zwanych także kocimi łbami, uzyskał dopiero w 1872 roku. Z końcem XIX wieku założono lampy naftowe. Od średniowiecza centralnym budynkiem placu był ratusz, a właściwie kilka ratuszy odbudowywanych po nawiedzających miasto pożarach. Ostatnia siedziba rajców miejskich przetrwała po odbudowie zaledwie 45 lat. Strawiona w 1795 roku przez wielki ogień, już nigdy nie została odbudowana. Kroniki wspominają, że w końcu XVII wieku na rynku znajdowało się 26 budynków ze sklepionymi dużymi kamiennymi piwnicami. Mimo pożarów i wielokrotnych przebudów, piwnice te zachowały się do czasów nam współczesnych. Starosądecki rynek i jego niezapomniany urok budzi zachwyt każdego, kto po nim stąpa. Tym bardziej, że dawny blask historycznemu centrum miasta przywrócono w przededniu jubileuszu 750-lecia. Pieczołowicie według prastarych wzorów sztuki kamieniarskiej odrestaurowano całą nawierzchnię i pobliski plac handlowy zwany Maślanym Rynkiem. Odtworzono i odrestaurowano wszystkie wychodzące z rynku ulice, przywracając im nawierzchnię z dunajcowych otoczaków i granitowej kostki. A do kościoła ofiarnego pod wezwaniem świętej Elżbiety poprowadzono trakt wyłożony granitowymi płytami. Blasku rynkowi, uliczkom, starym domom i zaułkom dodają stylowe lampy, ławeczki, wypielęgnowana zieleń. Stąd po spacerze koniecznie trzeba wejść do Muzeum Regionalnego, które prezentuje dzieje miasta i najbliższych okolic. Mieści się ono w domu na Dołkach, pięknym domu mieszczańskim z XVII wieku, z charakterystycznym krytym gątem, łamanym dachem i wielką przejazdową sienią wyłożoną otoczakami, wyróżniającym się z sąsiedniej z nim zabudowy. Jego nazwa pochodzi najprawdopodobniej od najniżej położonego miejsca w rynku, na którym został zbudowany. Muzeum noszące imię Seweryna Udzieli, starosądeczanina i wybitnego etnografa, powstało w 1954 roku z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Starego Sącza. Podwaliny pod zbiory stworzył starosądecki szewc Józef Paszkiewicz, który był zamiłowanym kolekcjonerem. Jemu starosądeczanie zawdzięczają także uchronienie przed zniszczeniem podczas II wojny światowej wielu cennych pamiątek związanych m.in. z dziejami tutejszego rzemiosła i działalnością Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Obecnie w 8 salach prezentowanych jest ponad 2000 eksponatów. Poznamy tu historię miasta, jego klasztorów i wybitnych mieszkańców, m.in. śpiewaczki operowej Jadwigi Szajer, znanej jako Adasari, Seweryna Udzieli, etnografa, a zarazem patrona muzeum, Czesława Lęczowskiego, artysty malarza, księdza profesora Józefa Tischnera, filozofa, etyka i piewcy góralszczyzny,
Muzealne sale domu na Dołkach gromadzą malarstwo świeckie i religijne, zbiory etnograficzne, wyroby rzemieślnicze i rzeźbę ludową, przedmioty stanowiące wyposażenie domów mieszczańskich, instrumenty muzyczne. Jest tu także spora kolekcja militariów od mieczy średniowiecznych po pamiątki z obu wojen światowych i odznaczenia wojskowe. Warto zobaczyć i zwiedzić starosądecki kościół parafialny pod wezwaniem świętej Elżbiety, którego powstanie jest również związane z lokacją miasta, a najstarsza wzmianka o tutejszej plebanii datowana jest na 1299 rok. Obecna bryła budowli pochodzi z XIV lub XV wieku, a ostatecznie ukształtowała ją przebudowa po wielkim pożarze miasta z roku 1644. Portal w wejściu głównym z płaskorzeźbą Świętej Trójcy datowany jest na rok 1622, zaś wieżę z barokowym hełmem dobudowano w 1686 roku. Plac Kościelny otoczony jest wysokim murem ze stacjami męki pańskiej zawierającymi obrazy starosądeckiego artysty malarza Czesława Lęczowskiego. Ozdobę świątyni stanowi wielki ołtarz wotywny ufundowany przez starosądeczan w 1883 roku w 200. rocznicę odsieczy wiedeńskiej, a marmurowa tablica upamiętnia Wiktorię Wiedeńską, triumfalny powrót Jana III Sobieskiego, spotkanie z żoną Marysieńką i ich wspólny pobyt w Starym Sączu. Stary Sącz hołubi swą historię, zarówno tą odległą, jak i bliższą czasom nam współczesnym. Szczególnie żywa jest pamięć o dwóch znakomitych starosądeckich postaciach, Adzie Sali i księdzu profesorze Józefie Tischnerze. Znakomita polska śpiewaczka powraca na Sądecczyznę co 2 lata za sprawą Festiwalu Sztuki Wokalnej jej imienia, organizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół, na którym rywalizują najlepsi absolwenci konserwatoriów i szkół śpiewaczych z całego świata. Zaś ksiądz profesor Józef Tischner tu się urodził, tu odwiedzić można jego dom rodzinny, stąd poszedł w szeroki świat, by najpierw zdobywać wiedzę, a później dzielić się nią jako znakomity filozof, etyk i teolog oraz rozsławiać polską góralszczyznę. Stary Sącz od lat wabi niepowtarzalnym pięknem i urokiem miasteczka, które na prawdziwej dumie ze swej historii buduje teraźniejszość i przyszłość. Nie ma tu zgiełku i przesadnego pośpiechu. Jest owo specyficzne poczucie dostojnie upływającego czasu, pozwalające na zaczerpnięcie głębokiego oddechu, refleksję, wyciszenie, modlitwę. Znajdzie się potem okazja podczas zwiedzania unikatowych zabytków, spacerów po gruntownie odrestaurowanym rynku, uliczkach czy zaułkach. Możemy też podziwiać je z okolicznych wzniesień. Tam też czekają na nas wspaniałe pejzaże Beskidu Sądeckiego. Latem będziemy mogli ochłodzić się nad Dunajcem, Popradem lub pięknie urządzonymi stawami w widłach obu tych rzek. Miasto jest coraz częściej i coraz chętniej odwiedzane przez turystów z kraju i zagranicy, ceniących sobie nie tylko jego zabytki, ale także atrakcyjne położenie. Z Grodu Kingi handlowym traktem węgierskim wiodącym wzdłuż Doliny Popradu dojedziemy do Rytra, Młodowa, Piwnicznej, Wierchomli, Żegiestowa, Muszyny i Krynicy. Zwiedzimy piękne karpackie zdroje, obejrzymy ruiny zameczków, niemych świadków dziejów tych ziem. Zbratamy się z tutejszą przyrodą chronioną na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Wypoczniemy zarówno latem, jak i zimą, korzystając z wielu tras pieszych, rowerowych, stacji i stoków narciarskich.
Na swój jubileusz 750-lecia lokacji miasto odzyskało dawny blask. Ale prace renowacyjne trwać będą nadal. Trzeba bowiem przywrócić świetność perły małopolskiej architektury klasztorowi Klarysek. Opodal zachowanego dla potomnych ołtarza papieskiego wznoszone jest centrum pielgrzymowania imienia Jana Pawła II. Powstaje obwodnica, która ochroni zabytkowe centrum przed rosnącym ruchem samochodowym, a w planach na najbliższe lata przewidziano budowę lotniska pasażerskiego, które ma być bramą otwierającą tę wyjątkowej urody część Polski dla całego świata. Historia, zabytki, tradycje, kultura, położenie, zapobiegliwość, gospodarność i wizja przyszłości. To atuty, na których Stary Sącz buduje dla kolejnych pokoleń zupełnie nowe oblicze.